Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem. Pani, zobaczcie, co się za mną dzieje. Za chwilę będzie burza, znaczy już jest, tylko za chwilę ona tutaj do mnie dojdzie. Czuję się jak Mojżesz troszeczkę, raczej bardziej jak lud, który czeka pod górą na Mojżesza, ponieważ Mojżesz wybrał się właśnie na górę do Pana i jest tam już 40 dni i nie wiadomo co robić. Co zrobili wtedy Izraelici? No Izraelici pękli, że tak powiem. Nie wytrzymali. Popełnili fatalny błąd, czyli nie byli cierpliwi, stali się niecierpliwi i przez to zgubili Boga. Zobaczcie, można coś zgubić w życiu. Wiele razy zgubiłem klucze. Raz nawet miałem taką historię, że wyszedłem sobie z domu i poszedłem sobie na spacer i akurat był mecz, bo to była też niedziela, dzisiaj też niedziela, jak nagrywam to. I wiecie, to było dziwne. Poszedłem na ten mecz, patrzę, szukam kluczów, nie mam. No nie mam kluczów, gdzie one są? Przeszukałem kieszenie chyba z 10 razy, nic. Zadzwoniłem po ślusarza, ponieważ no, nie mogę wejść do domu, a to były tylko jedyne klucze, które miałem. I to było ciekawe. Ślusarz chyba za godzinę czy za dwie przyjechał, zanim go zawołałem, zadzwoniłem po niego. I wtedy chodzimy razem na górę, patrzę, a klucze są w drzwiach. Nie, no to była porażka. Dobra, dogram resztę później. Muszę do domu biec. Burza trwa, ale coś... O, słyszycie? Ale idzie bokiem. Nie spadła żadna kropla deszczu. Ale to jest ciekawa burza, taka bez deszczu, taka... Ona jest, ale nas nie dotyka. Widzimy ją, czujemy ją, ale jest groźna, bo może w każdej chwili zrobić komuś krzywdę, ale nie robi krzywdy. Podobnie było prawdopodobnie tam, pod tą górą Choreb. I oni zwątpili, nie wytrwali. Przed chwilą wam mówiłem o tych kluczach. Oczywiście pan, który przyszedł ze mną na górę, zdziwił się kompletnie. Ja też się zdziwiłem. Dałem mu 5 dych, mówię dziękuję za fatygę. I akurat to było takie 5 dych, które bardzo mi życie by ułatwiło. I Bóg z tego chciał mnie uwolnić. Po to, żeby dać mi jeszcze większą ufność w to, że On jest. Zobaczcie, można zgubić klucze i można nie wejść do domu. Można zgubić nawet przykazania, które są bardzo ciężkie, które własnoręcznie sam Bóg swoim palcem, posługując się swoim palcem, wypisał na tych kamieniach swoje przykazania, swoje Królestwo Boże. Jeśli będziesz wypełniał te przykazania, to będziesz w Królestwie Bożym. Będziesz ze mną w przyjaźni. Mojżesz, widząc grzech, ciężki grzech Izraelitów, w gniewie rozbił te tablice, które są podobne do tego ziarnka gorczycy. Zobaczcie, ziarnko gorczycy jest najmniejsze ze wszystkich nasion. Te palestyńskie ziarnko gorczycy jest naprawdę malutkie, maciupeńkie. Mój kolega kiedyś przywiózł z Ziemi Świętej, pokazywał mi, oj, to jest maciupeńkie. Bardzo maciupeńkie są. Maciupeńkie, żebym powiedział teraz. Są tak malutkie, że trzeba naprawdę dbać o to ziarenko. I właśnie Jezus przyrównuje Królestwo Boże do tego ziarenka. Każdy grzech ciężki oddziela mnie od Boga. I jak słyszę tych ludzi, którzy mówią, że Bóg zawsze ze mną jest. Jezus jest zawsze ze mną. To jest nieprawda. Jeżeli zgrzeszyłeś ciężko, chociaż raz, to tracisz relację z Bogiem. Musisz na nowo
ją odzyskać, musisz wejść w pokutę, w sakrament pojednania. Wtedy lud nie miał sakramentów, miał Mojżesza, który był pośrednikiem między Bogiem a ludem. I Mojżesz szedł błagać Boga o litość. I Bóg co powiedział do Mojżesza? Napisz przykazania na tablicy. Już Bóg sam nie wypisał jeszcze raz tych przykazań na tych tablicach, tylko dał to Mojżeszowi, żeby to Mojżesz zrobił. Był takim pośrednikiem naprawdę Boga. I Bóg wybaczył im. Powiedział tylko na końcu tego czytania, że kto zgrzeszył ciężko, ten będzie osądzony. Dlatego za każdym razem, kiedy grzeszymy ciężko, tracimy to małe ziarenko gorczycy, które w nas powinno wzrastać. Bardzo łatwo jest zgubić to ziarnko gorczycy. Więc jeżeli masz z tym problem i gubisz często drogę, często grzeszysz ciężko i potykasz się o swoje grzechy i tracisz relacje z Bogiem, to nie rezygnuj z tego, nie rezygnuj z Boga, ponieważ Bóg jest większy niż twój, mój grzech. Przecież On umarł na krzyżu za ten grzech i zmartwychwstał. On nie ma problemu z grzechem. On się tylko denerwuje, bo Bóg się denerwuje, ma w sobie też gniew. Wtedy, kiedy my rezygnujemy z walki o relacje z Nim. A często przychodzimy i prosimy Go o uzdrowienie, o pomoc w finansach, w relacjach, w innych sprawach, a nie jesteśmy z Nim dla Niego samego i nie walczymy o Niego, tak jak On walczy o nas. Przecież On zawalczył o nas, już tak bardziej nie można zawalczyć. Oddał swojego najbardziej umiłowanego Syna, tego, który nie popełnił żadnego grzechu, po to, żebyśmy my mogli wrócić do Niego, żeby On nam dał łaskę, dał siłę do tego, żebyśmy my za każdym razem mogli wracać do Niego, kiedy stracimy cierpliwość w czekaniu na Jego łaskę. Zobaczcie, On naprawdę wypisał swoim palcem te wszystkie przykazania na tych tablicach. On się natrudził. Wiadomo, Bóg się nie trudzi, Bóg się nie męczy, ale On stwarzał jakby te przykazania, tak jak człowieka. On dał swój wkład w to, żebyśmy byli szczęśliwi. Więc zależy Mu bardzo mocno na Tobie, na mnie. Jeśli leżymy gdzieś tam upaprani w grzechu, to Jemu bardzo zależy na tym, żebyśmy wrócili i żebyśmy byli szczęśliwi. On jest i ma moc wyciągnąć cię z najgorszej otchłani grzechów, tylko chcij. Pamiętam na jednej z modlitw wstawienniczej, ktoś miał problem z papierosami. Zadałem pytanie temu człowiekowi, czy chciałby rzucić. On mówi, no nie chciałbym. A chciałbyś chcieć? Tak, chciałbym chcieć, bo dzisiaj nie chcę. To pomodliliśmy się o to, żeby on chciał chcieć. I modliliśmy się i dostał łaskę chcenia. Ta łaska przyszła, ponieważ on prosił. Chciał być uwolniony. Chciał chcieć najpierw. Później wyrzucił te papierosy do śmietnika, bo już chciał. I Bóg go uwolnił. Widzicie taki proces, nie? To jest piękne. Piękne, bo ta myśl przyszła, to nie była moja myśl, to była myśl od Ducha Świętego. Duch Święty dał mi taką myśl, żebym podzielił się z tym człowiekiem tą myślą i żeby ten człowiek mógł być wolny. Czyli Bóg zawsze chce nas uwalniać. Okej, okay, kochani, widzicie, teraz są zmiany lekkie. Wczoraj było takie czytanie o tym, że pewien człowiek znalazł skarb, sprzedał pole, kupił to pole, w którym był ukryty ten skarb, czyli jakieś zmiany dokonały się w jego życiu. Facebook nie chce jakoś przyjmować naszych filmików, nie wiem dlaczego, może za dużo ich tam wrzuciłem, nie wiem. Mam problemy, żeby wrzucać filmiki i to na różnych kanałach. Nie wiem dlaczego.
Może się to kiedyś rozwiąże. Ale rozeznałem to, że to jest chyba znak od Boga, że trzeba wejść w YouTube'a. Więc filmiki będziemy wysyłać do YouTube'a, a udostępniać będziemy na Facebooku, tak jak to wczoraj było. Będziemy także więcej tych filmików prawdopodobnie wysyłać. Mam takie pragnienie, żeby grać więcej, żeby Boga uwielbiać, czy to w plenerze, czy gdzieś w jakimś miejscu zadaszonym, bo pogoda jest różna. Ja uwielbiam uwielbiać Jezusa, codziennie śpiewam Mu na gitarze, aż mnie czasem palce bolą, więc mam takie pragnienie, żeby to podjąć. I od czasu do czasu na YouTubie będziemy też wrzucać filmiki z uwielbieniem, więc kochani, nie wiem, subskrybujcie, jeśli chcecie, udostępniajcie, lajkujcie. Jeśli Wam się to podoba, to dzielcie się z innymi, żeby także inni mogli uczyć się, jak słuchać Pana. Bóg do mnie mówi najczęściej przez znaki, tak jak dzisiaj, przez tą burzę, która już się zakończyła, już przeszła. Chociaż jeszcze chmury są, ale już nie słychać tych piorunów. Deszczu nie ma. Jest cisza, ponieważ Bóg przychodzi do swojego ludu. A jak Bóg przychodzi do swojego ludu, to przemienia się wszystko. Wszystko, co złe, przemienia się w dobre. Dlatego życzę Wam tego serdecznie, z całego serca. A teraz rozwiązanie konkursu. Dzisiejszą nagrodą jest płyta księdza Rafała Jarosiewicza, Pytania do sumienia. Powędruje ta płyta do Janka, Kasi, Kowalskich. Gratulujemy wygranej. A dzisiejsze pytanie związane jest z rodzeństwem Mojżesza. Mojżesz miał jakieś rodzeństwo, więc wymień proszę imiona braci czy tam sióstr. Nie wiem, kogo on tam miał. Wy na pewno wiecie. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.